Czarownica. Wykład z historii kultury w 7 częściach. Benjamin Christensen zrealizował ten film na podstawie własnego scenariusza w latach 1919-21. Zdjęcia wykonał Johann Ankarstierne, dekoracje Richard Lu. Źródła zostały podane w programie kinoteatru. Otwórzmy Księgę Historii Mistyki i zajrzyjmy do pełnego zagadek rozdziału zatytułowanego Czarownica. Wiara w magię i czary jest prawdopodobnie równie stara jak ludzkość. Gdy człowiek prymitywny stawał przed czymś, czego nie rozumiał, tłumaczył to sobie czarami lub działaniem złych duchów. Różne wytwory wyobraźni, które tu zaprezentujemy, uważano w Persji za przyczyny chorób. Badający czasy starożytne Anglik Rawlinson i Francuz Maspero pokazują obrazy złych duchów występujących w najstarszych kulturach świata. Wiara w złe duchy i czary ma związek z dziecinnymi wyobrażeniami dotyczącymi świata jako takiego. Oto jak, według Maspero, starożytni Egipcjanie wyobrażali sobie świat. Znane starożytnym Egipcjanom ziemie i morza otoczone były ze wszystkich stron wysokimi górami. Stalowe niebo podtrzymywały potężne kolumny wsparte na wysokich szczytach gór. Gwiazdy zwisały z nieba niczym lampy. Inne kultury przedstawiały niebo jako łuk, a ziemię ukształtowaną jak tarasy. Starożytne złe duchy przekształciły się w średniowieczu w diabły, które wszędzie były obecne i kusiły dzieci. Diabły mieszkały na ziemi, którą ludzie w średniowieczu wyobrażali sobie jak kulę, tkwiącą nieruchomo w samym środku świata. Ziemia i woda otoczone były warstwą powietrza. I kręgiem ognia. Za kręgiem ognia były planety, ruchome ciała niebieskie. Każda planeta tkwiła w przezroczystej, ruchomej sferze niebieskiej.
poza planetami, na odrębnym niebie znajdowały się gwiazdy, które były nieruchome. Najwyżej, w 10. kryształowym niebie, rezydował Wszechmogący, otoczony anielskimi chórami. To on wprawiał w ruch całą tę maszynerię. Głęboko w łonie ziemi było piekło, gdzie ci, którzy dali się skusić diabłu, będą cierpieć powieki. Tu, na samej górze obrazu francuskiego historyka Lacroix, widzimy diabła wrzucającego potępieńców do kotłów. Niektórzy grzesznicy zostają wrzuceni wprost do ognia. Widzimy też, jak diabeł wlewa cuchnącą siarką zawartość rogu prosto do gardła jednego z ludzi. Dwa potwory dręczą potępieńców ostrym trójzębem. Oto dość niezwykłe, mechaniczne przedstawienie piekła, które pokazuje, jak ludzie w średniowieczu je sobie wyobrażali. Zwróćcie uwagę, z jakim zapałem diabły rozpalają ogień pod jednym z kotłów. Diabły i piekło były dla ówczesnych ludzi czymś realnym i zawsze budzącym przerażenie. Czarownice zawarły pakt z diabłem, tak uważano w średniowieczu, dlatego palono je na stosie. Unosząca się w powietrzu na górze obrazka postać to diabeł, który przyleciał zabrać ze sobą czarownicę. Z dzieła zatytułowanego Życie w Niemczech w zamierzchłych czasach zaczerpnąłem ten oto obrazek ognia piekielnego oraz kilka następnych. Tutaj widzimy, jak czarownica doi nie wymię, tylko trzonek siekiery. A tutaj czarownica zaczarowała but młodego mężczyzny. Czarownice zebrały się na naradę. Następnie wślizgują się do obory, by rzucić czary na krowę. Widoczny na obrazku znak kreślono na drzwiach obory dla ochrony przed czarownicami. Na starym, nieco niezdarnym rysunku widzimy, jak zły czarownik i czarownica wzniecają pożar.